Dobra, mam, jestem głupi, znalazłem ten grobowiec, lecimy go zrobić. A potem lecimy do Unta Pata Potuputu i robimy też ją. Tu jest przejście, żeby sobie przejść. No i dobra. I lecimy do grobowca kolejnego. Nie będę omijał żadnych grobowców, bo grobowce są fajne. Zagadkowo. O, coś tam się świeci. Od razu sobie odkopiemy. No i git, kapibara. Śrubencje. Proch. To też bardzo ważne. O, tu jest to przejście. O, to dobrze, że to jest to przejście, bo kurde, sobie od razu wrócę szybko do grobowca. Znaczy do ogniska. Teraz płyniemy dalej. Na grobowca wyzwań. Zobaczymy, co tu się będzie działo. Dobra, dobra, ja wytrzymam. O kurwa, morena. O kurwa, morena. Spierdalaj. Jebnij ją! Ja pierdzielę! Gdzie jestem? Są jakieś wodospady. Jak zanurkuję, to nic tu nie ma. O chuj, ale się wjebałem. Chyba tutaj muszę. To jest jedyne jakby przejście. Tak. Ale też ledwo widoczne. Dobra. Okej. Idziemy. Co my tutaj mamy? Dużo zasobów. Obóz, o proszę. Zawsze spoko. Wejście chyba do grobowca. Zacznie pogmatwany grobowiec. Muszę znaleźć przejście przez barykadę. Dobra, dobra. Chwileczkę. Wszystko pełne. Muszę znaleźć przejście przez barykadę. Przejście mamy przed sobą, baby. Stój tu. To popchniemy, to powinno rozwalić. Dobrze. Wow, jaki statek. Hiszpański galeon. Galeon. Jak dostał się do tej jaskini? Nie wiem, ale się dowiem. Mam nadzieję.
Lara, czy mogłabyś włączyć latarkę, bo gówno widzę? No to nic nie widzę. No właśnie. Dziękuję. Ciśnij A, aby kopnąć tratwę. A co mi da te kopnięcie tratwy? O kurwa. Przeniknąłem przez nią. Ja nie w tą stronę, w tą. Dobrze, te znaczniki jeszcze białe są. Dobrze, te gołębie srają wszędzie, to wszystko widać. Okej. Kolejne coś do przyczepienia. Muszę w jakiś sposób przebić się przez pokład. Spokojnie, no ja muszę najpierw pomyśleć. Okej. Okej, Falconet na stanowisku. Może tędy wejdę do środka. Tak, tylko muszę jeszcze odciąć linę. Więc muszę wejść... Muszę trafić na dziób. Bo jeszcze muszę wejść do... No ten, no właśnie. Muszę jeszcze wejść na górę. O kurde, ja tu nie dosięgnę. Muszę trafić na dziób. Ja tu nie dosięgnę. Muszę trafić na dziób. Dawaj, otwieraj. No bez przesady, że mi tyle zabrało już. No, chodź. Wszystko pełne. Więcej nie uniosę. Muszę dostać się na skrzyni. Okej. Cholera, nie ruszy się. Muszę dostać się na skrzyni. Jak to się nie ruszy? Muszę uwolnić ten bom. Ja tu nie doskoczę. Nie ma chuja we wsi, że ja tu doskoczę. No kurwa mać, no jak ja mam tam doskoczyć? No chyba was... Muszę uwolnić ten bom. Jak ja mam przecież jakieś przesrane... Nie, no tak to się nie da tego zrobić. Muszę uwolnić ten bom. Co musisz uwolnić? Bombon? Proszę się tam nie wkurzać, ci co oglądają. Ja to robię pierwszy raz, więc muszę trochę pomyśleć. Spokojnie, zaraz coś ogarnę. Nie wiem, że muszę ten maszt uwolnić, ale jak? Oto jest pytanie. Jak? Muszę uwolnić ten bom. Muszę dostać się na skrzyni. A, dobra, już widzę. Ja pierdzielę. Teraz już wszystko jasne. Dobrze, to zauważyłem. Muszę uwolnić ten bomb. Boże, Lara, zamknij się. Ja wiem, tylko sobie sprawdzę, czy nie ma jakichś skrzynek.
się tu nie doskoczę, ni chuja. Ja pierdolę, doskoczyła, nie wierzę. Cholera, bomb przesunął się za daleko. Muszę uwolnić ten bomb. A mogę tu jakoś zejść tak ładnie? Nie, nie mogę. Muszę pokierować bombem. Kurwa, nie, jak ja mam stąd zejść? O, fuck. Ja pierdolę, jak ja mam stąd zejść? Muszę pokierować bombem. Jak ja mam stąd zejść, ty? A. Ja pierdzielę, jakie to jest czasami nieintuicyjne. Na samą górę muszę się wspinać. Muszę pokierować bombem. Dobra, ty, bomb. Wszedłem tutaj i co? No i co teraz? Po co ja tu wszedłem? Nie, no naprawdę, po co ja tutaj wszedłem? Był tu jakiś cel? Muszę pokierować bombem. Ja się pytam serio, czy był tu jakiś cel wejścia tutaj? Chciałbym... A może... O kurwa mać. Dobra, chyba tutaj. O Boże, jaki muszę to jest... pokierować bombem. Trudny skarbiec. Znaczy grobowiec. Nie spodziewałem się, nie? Muszę pokierować bombem. Przestaniesz? W tą stronę. Teraz powinnam dostać się na skrzynię. Ale jak? A, że tu i po tym, no dobra. No teraz to wiadomo. O kurwa. Teraz powinnam dostać się na skrzynię. Czekaj. Teraz powinnam dostać się na skrzynię. A, no... Pierdziele, Lara czasem się nie łapie, nie? Trzymaj się. Kurde, najdłuższy grobowiec, jaki chyba robiłem. I to jeszcze taki wspinaczkowy. A czekaj, bo coś tu jeszcze mamy do opuszczenia. Trzed i dupa, nie? A teraz sprawdźmy, co trzymał u siebie kapitan. No właśnie. Teraz można zejść. Coś ty tu trzymał, drogi marcepanie. Zlekceważyliśmy tubylców. Przebiegłe skurczybyki. Powiedzieli nam o jaskini pełnej złota i zawiedli nas w pułapkę. To przeklęte miejsce było pełne potworów. Po zaciekłej walce odparliśmy je. Pozostali przy życiu ludzie załadowali na statek wszystkie znalezione kosztowności. Bitwa musiała osłabić grotę, bo zawaliła się, kiedy próbowaliśmy uciec.
Słyszę ich tam, nawet teraz. Przekopują się przez bariery. Szczerze, to brakuje mi takich gier pirackich, jak na przykład... Ostatnią, jaką dobrą grę piracką grałem, to był ten Assassin's Creed Wszystko Black Flag. Pełne. Więcej nie dobrą historią. A tak, to już gówno nic nie było takiego super pirackiego, nie? Taki dobry temat, a tak... O Boże, naprawdę. Pora opuścić okręt. Taki dobry piracki klimat, a nikt nie potrafi tego dobrze wykorzystać. Tylko Black Flag to dobrze wykorzystał i serial Black Sails, nie? A tak to nufin. Nic. Nic, po prostu nic. To kurde, teraz mogę być nieśmiertelna pod wodą, nie? Dobrze myślę? Właśnie, a teraz jak mam stąd wyjść? A, tutaj. I tyle poszedłem po to, żeby wytrzymać 15 sekund dłużej pod wodzie. H2O wystarczy, nie kropla wody. No po prostu... Dobra, przecież tu jest ten. Można się szybko przenieść, to dobrze. Ile mam umiejętności? Jedną, to jebać. Ekwipunek. Dostępne ulepszenia 3. A czekajcie. No właśnie, akurat jak mam tutaj te ulepszenie, to od razu dam. Tu co możemy dać? Wielkość magazynka. To. Obrażonka. I tu już nie możemy. No ale prawie i zaraz będzie lepszy. Chociaż nie wydaje mi się, ale dobra. Na razie ten jest najlepszy. Ty! Zobaczcie, jak ja dodam jeszcze to. I to i tak ten nie będzie lepszy od tego, co mam. To na chuj ja to wydaję. Help me. Ten ma dużo obrażeń. Szczelność, szybkostrzelność, no ale szczelność, szybkostrzelność to jebać, nie? Dobra, szybka podróż i Machu Picchu. Nie wiem, gdzie ja się tu mogę przenieść najbardziej, żeby się do niej dostać. Tutaj, rynek w Paititi. Chodźmy do niej. Powiedzmy, że skrzynki nie było. Boże, 18 minut mi to zajęło. Grobowiec spinaczkowy najtrudniejszy. Teraz muszę iść. Dobrze pamiętam. Tą stronę. Czekajcie, bo teraz mogę... Przejście dalej wymaga noża wzmocnionego. A właśnie, to teraz mogę tutaj sobie kupić ten, nie? Stać mnie? Witaj. 1600. 2600. Nie stać mnie. Jestem biedakiem. Wypatruję twego powrotu. Dobrze, wypatruj, bo jestem biedna jeszcze. Jeszcze tu wrócę. Ty sobie sieć. On uczciwie to wygrał, więc może. Nara, jeśli mnie słyszysz... Jestem! Nie jesteśmy u Unuratu. Jesteśmy w pobliskiej jaskini. Przy wejściu widzieliśmy czaple i zaćmienie. Idę. Czyli gdzie? Czapla i zaćmienie. Czyli tutaj. No to wchodzę. Czy ona? Może mogą zapewnić wsparcie. Oni ją porwali, trzeba ją odbić. To była pułapka. Skrzynia zniknęła i...
Schwytano Unuratu. Słyszeliśmy. Pracujemy nad planem. Stop! Dobiją mnie te odgłosy, kuźwa. Teraz. Trzymają ją w więzieniu przy starej świątyni. O. Hakan atakował. I też go pojmano. Zaatakujemy most prowadzący... A, jeszcze Hakana porwano, tego narwańca. Super. A co jeśli tam wejdę, uwolnię ją i dam sygnał do ataku? Może się udać. Ezli sprawdza świątynię w górnej dzielnicy. Może znajdzie drogę. Porozmawiam z nim. Jak ją wyciągniesz, przyjdzie wsparcie. Brzmi nieźle. O! Dla siły i bezpieczeństwa. Nowe... Dziękuję. Nowe... Boże, chciałem powiedzieć coś brzydkiego. Dara. Nowe ubrania. Wydostanę ją. Wiem. Z takimi ubraniami to już wygląda, jakbym miał iść na boss fight, nie? No what the fuck? Wierzysz w to? I powiedzcie mi, że to nie jest to. Wielki syn Chichika i tarcza twórcy epoki. Czemu nie? Sama siebie posłuchaj. Możliwa interakcja, co? Wierzę. To mi wystarczy. Laro. Tak? Jestem Korianka. Unuratu ma o tobie bardzo dobre zdanie. To ja otworzyłam przejście do starych koszar, kiedy schwytali Ecliego. Ty też odegrałaś w tym wszystkim swoją rolę. Jesteśmy siostrami, które połączył wspólny cel. Mhm. A, rozumiem. Twój tatuaż, czy ty... Jedną z ostrzeżonych, tak. Ale to było w innym życiu. Jeszcze przed Amaru, kiedy reprezentowaliśmy inne wartości. Rozwiązał nasz zakon, żeby wzmocnić swoich kapłanów. Zostałam tylko ja, ale złożyłam przysięgę. Nigdy nie cofnę się w boju. Więc teraz stoję po stronie rebeliantów. Mam obowiązek służyć królowej Unuratu. Doskonale wiem, jaką reputacją cieszą się ostrzyżeni, historycznie rzecz biorąc. To dla mnie zaszczyt. Jesteś zbyt uprzejma. Słyszałam, jak rozmawialiście o królu Sinchichice. Tak. Był pierwszym władcą pajtachu. Zobaczcie, Lala ma tak piękną buźkę, że trzeba ją zakrywać. I to mi się podoba. Wszystko, co widzimy, czego dotyka... Jedyna dobra zbroja. Wszystko. Nie będę nikogo poskramiał seksapilem. Nigdy wcześniej nie słyszałam o tej tarczy, tej... Tarczy twórcy epoki. Jest dowodem, którego potrzebuje rebelia. Dowodem, że to Unuratu powinna wprowadzić Paititi w kolejną epokę. Napisy na tarczy opisują rytuał wyświęcenia. Rytuał, który udowodni, że to właśnie królowa Unuratu jest kolejnym twórcą epoki. Że tylko ona może tworzyć przeznaczenie, a nie ten fałszywy bóg Amaru. A gdzie jest ta tarcza? Ukryta. Głęboko w trzewiach góry, na końcu drogi Hurakana. Drogi Hurakana? To próba mająca sprawdzić tych, którzy szukają tarczy. Próbowałaś już? Takie miałam zadanie, zanim złapali Ecliego. Niestety musiałam odpuścić. Kiedy został uratowany, sekta zaczęła się domyślać, że coś kombinujemy, więc teraz szykuję naszych wojowników. Tarcza musi poczekać. Obawiam się tylko, że jeśli będzie to trwało za długo, to Amaru może znaleźć ją pierwszy, pozbawiając Unuratu prawa do tytułu twórcy. Jeśli Amaru zdobędzie tarczę, będzie mógł zjednoczyć Paititi wokół dowolnej historyjki, którą sobie wymyśli, i ogłosić się twórcą epoki. Stworzy taki świat, jaki będzie chciał. Tak. Nie można na to pozwolić. Miałam nadzieję, że to powiesz. Z uczu stoi mój przyjaciel. Nazywa się Johna. Skontaktuję się z nim, jeśli cokolwiek ustalę. Nie będę odstępowała go na krok. Dziękuję, Laro. Proszę. Odszukaj miejsce. To jest... Twórcę epoki. Odszukaj miejsce, w którym zaczyna się droga Hurakana. Boże, ile tu mamy teraz tych zleceń. Rozmawialiśmy sobie z Uczu i cóż. Uczu, co chcesz powiedzieć? Nadciąga dzień koronacji Ecliego. Niedługo stanie się mężczyzną i wykona pierwszy krok, by zostać przyszłym królem. To brzmi jak dzień, na który warto czekać. Nadzieja na ten dzień daje nam siłę, aby walczyć z Amaru. Wszyscy musimy sobie czasem przypominać, o co walczymy. Mogę ci jakoś pomóc? Gdy umarł Sairi, ojciec Ecliego, Unuratu uczyniła mi zaszczyt bycia zastępczym ojcem.
Muszę zdobyć przed ceremonią 3 święte przedmioty, ale... Tyle się teraz dzieje, że nie możesz się tym zająć. Co to za przedmioty? To amulet wybawcy, łuk czempionów i królewski łuk. O kurwa. Każdy jest jak błogosławieństwo przodków przyszłego króla. Czego ci trzeba? Może coś poradzę? Wysłałem ludzi po amulet i łuk. Gdybyś znalazła Kabila wyrabiającego instrumenty i wzięła od niego królewski róg, zrobiłabyś nam przysługę. Jest oporny. Wysłałem 2 ludzi, ale to... Dobra, ważne, że tylko po jedno muszę iść. Myślę, że dam sobie radę. Uważaj, Kabil baba z babą się dogada. Abra ma na niego kojący wpływ. Dobra, to co najpierw robimy? Powinnam coś zrobić. Unuratu... Co najpierw robimy? Jeden punkt to mało. Myślałem, że coś pogada, a nagle się zamknęła. Dobra, to tutaj mamy... co? Jaskinia czaszki. Tutaj mamy coś do roboty. Monolit, a tutaj mamy zadanie poboczne, zdobyć królewski róg. No dobra. Najpierw zróbmy sobie ten grobowiec, który jest gdzieś na górze. Widzę, że będą no, same zadania poboczne w dzisiejszym odcinku. Unuratu sobie trochę poczeka. Gdzie to jest? Gdzieś tam. Ale podoba mi się ten strój, taki ładny, zielony. Sianka siapa kato. O kurwa. Spadłem. Co jest? Czy cała młodzież oszalała? Na wyżynach nad wioską dzieci hasają jak kozice. Aż strach patrzeć. Mam nadzieję, że wyrosłaś już z dzikich harców, młoda damo. Niestety, jeszcze nie zupełnie. No. Pewnie, że nie. Ale wyrośniesz. Te dzieci też. Kiedyś wreszcie im się znudzi to, co tam znalazły. No, na pewno będę schodził do krypt. Ty, to gdzie to jest, kurde? Czy to po prostu jest zaznaczone, że mam coś znaleźć w tym grobowcu? Chyba tak. Chyba o to chodzi, że mam coś znaleźć tam głębiej. No dobra, to pójdźmy głębiej. Tylko gdzie ja głębiej mam iść? Co to, kolejny? Czy pojmano kolejnych buntowników? Ishiki. Może ty nam pomożesz. Wysłałem 5 ludzi, żeby wykradli broń sekty Kukulkana, ale zawiedli. Dawniej sam bym ich poprowadził, ale już nie mogę walczyć ani biegać, bo kaszle krwią. Wciąż jednak radzę sobie z planowaniem, przynajmniej tak było do dzisiaj. Moich towarzyszy powieszono na słupach w dolnej wiosce ku przestrodze. Będą tam wisieć, aż umrą. Nie, o ile pomogę. Tak, w stroju wężowej gwardii możesz, nie budząc podejrzeń, rozwiązać całą czwórkę. Czwórkę? W misji nie uczestniczyło 5 osób? Tak było. Dowodził nimi Kolkwi, ale nie został złapany. Nikt go nie widział. Pewnie nie żyje. Może coś da się zrobić. Albo przejął władzę. I to on ich zdradził. To co, ja mam iść tutaj gdzieś? Nie wiem. Nie rozumiem trochę misji. Ale tu są gdzieś te próby? No i chuja, tu nie ma prób. No to o co chodzi z tym? Jaskinia czaszki, no dobra. To wiem. Ale nie mogę tego zrobić, bo... Nie rozumiem trochę. Możesz mi wytłumaczyć, proszę pani? Jeszcze raz dziękuję, Laro. Rebelianci muszą zdobyć tarczę twórcy. No i chuj się dowiedziałem, tylko kurwa. Mam nadzieję, że jeszcze nie jest za późno.
Sześcioramienna maczuga odlana z miedzi z zatkniętą w niej głowicą topora. Potężna broń. To gdzie to kurwa jest? No jak nie tu, to nie wiem, gdzie jest ta tarcza pieprzona. Tak to ja jej nie znajdę. Dobra, poróbmy sobie te poboczniaki. No co, to mi pokazuje gdzieś na górze, nie? Uwolnić 4 pojmanych buntowników. Czekaj. Zobacz królewski róg. Znajdź kość Takaja. O, widzisz? Znajdź kość Takaja. Jakby to było gdzieś na górze. Lambo, nie masz kości? Znajdź kość Takaja. Znajdź wygnańców. Dobra, chodźmy może do tego. Jebać tą kość. Patrzmy, jak porozmawiam z tą żoną, czy coś będzie. Ty to się wal. Potem uwolnimy tych 4 buntowników. Tutaj. Ojcze, ojcze, chodź szybko, to Ishiki. Czego chcesz? Nie mamy teraz czasu na rebelię Unuratu. Jesteś Kabil? Górze, wszyscy mają taką samą twarz. Królewski róg? Wezwanie przyszłości? Popatrz tylko, jak mi się przez tę przyszłość wiedzie teraz. Idź już. Sekta dowiedziała się, że to mój tata robi róg. Za karę zatruli nam uprawy. I mama się rozchorowała. O nie, to z nią nie pogadamy. Pozioła, ale nie wrócił. To okropne. Spróbuję znaleźć twojego brata i zdobyć zioła. Dziękuję. Zioło, zioło, idź na rynek. Idziemy po zioło. Jest zajebiście. Będziemy seć pać i będzie fajnie i... I w ogóle. Przepraszam. O, Ishiki. Jak mogę ci pomóc? Szukam Kualiego, syna Kabila. Oh, biedaczek Shimali. Jeden ze zbirów Kukulkana trzyma go w celi na targu. Czeka, aż Ahau przyjdzie go ukarać. Dziękuję. Zdrowia, Ishiki. Czyli zamknięty. Czyli zamknięty. Nie na długo. Bo jestem Lara. I rozpierdolę im ksialala. Cholerny złodzieju. Kazałem ci się za... Złodziej ziół musi być bardzo niebezpieczny. Dzisiaj kradzież, a jutro morderstwo. Spory przeskok, nie uważasz? Chcesz wiedzieć, co myślę? Trzeba zebrać te szczury do kupy i potopić, co do jednego. Zwłaszcza Jumila. Jego ojciec jest w wężowej gwardii, ale on nie. Mój złodziej powinien zostać ukarany. No dalej, dawaj. Aj, pudło. Dzień dobry. Ej, jesteś Ishiki ze zewnątrz, prawda? Tak, miło mi was poznać. Gadamy w tym samym języku. Super, jestem Jamil. A ja Kamil. To nie zabawa. Mój ojciec jest kapłanem wężowej gwardii. Wziąłem jego ceremonialny nóż, żeby pokazać kumplom i strażnik Shimali to zobaczył. Ojojoj. Shimali wie, co ojciec by zrobił, gdyby się dowiedział, że wziąłem nóż, więc wrzucił go na górę i nie możemy go zdjąć. Przekonajmy się, czy dam radę coś z tym zrobić. Rany, naprawdę? Dziękuję. Ja jestem spinaczkową mistrzynią, więc no problemo. O, i już mamy. Dziękuję, Ishiki. Nie ma za co.
Zaraz, chwila. Dorośli zawsze nas stąd wyganiają, a ty nam pomogłaś. Czego chcesz? Koksu. To ja będę gadał. No to czego chcesz, Ishiki? Znaczy się, możemy ci się jakoś odwdzięczyć? Próbuję pomóc Qualiemu. Spóźniłaś się. Został skazany na śmierć. Nic z tym nie zrobimy. A Shimali strażnik cię nienawidzi. Shimali zacznie was gonić, gdy go sprowokujecie? Czemu? Bo jeśli opuści swój posterunek, będę mogła dostać się do Qualiego. Tak, to mi się podoba. A możesz powiedzieć Qualiemu, żeby spotkał się z nami w jaskini. Będzie wiedział, gdzie to jest. Tam będzie bezpieczny. Dobrze. Ruszajmy. No i zajebiście. Za mną. Samin, pilnuj tyłów, a potem biegnij do jaskini. Odsuń się, Ishiki. Zaraz utorujemy ci drogę. Shimali, ty tchórzu! Skończysz jako niewolnik. Chodź, skosztuj mojego ostrza. Nie ma tak jak gówniak, który ci to mówi, nie? To jest najgorsza... Najgorsza, kurde, obraza. Mały złodziej powinien zostać ukrany. Proszę, to tylko zioła. Błagam, wszystko... Twój brat opowiedział mi o twoich kłopotach. Czekaj, kim ty jesteś? Kimś, kto chce pomóc. Nie chciałem, żeby do tego doszło. Próbowałem tylko pomóc swojej matce wrócić do zdrowia. Gdzie są zioła? Daj mi je. Wyleczę twoją matkę. Idź już. Twoi przyjaciele czekają na ciebie przy jaskini. Dziękuję. Trzymaj. Będę biegł tak szybko, jak tylko potrafię. I nie pokazuj się nikomu. No i róg zdobędziemy, co? Na 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 na. Co ty i twoi przyjaciele robiliście przy granicy? Kurde, ten ubiór to mi daje dużo swagu, wam powiem. Mówiłem, że masz stąd iść. Quali jest bezpieczny. Mam zioła dla twojej żony. Naprawdę? I przyszłaś ją wyleczyć czy targować się o królewski róg? Trzymaj. Powinno pomóc. Dziękuję, Ishiki. Kabil, nie zachowuj się jak dupek. Daj jej ten róg. Proszę. Chyba żaden przedmiot nie jest warty tyle, co zdrowie twojej żony, nie? No. Dziękuję. Naucz się manier, gnoju. A ja idę oddać roga. No i można? Można. Jeszcze zrobimy sobie na koniec tych buntowników i... zakończymy odcinek, bo nadal nie wiem, jak zrobić ten pieprzony grobowiec. Gdzie mam tą tarczę znaleźć, głupią? A w następnym odcinku lecimy fabularnie. Ostatnia rusza, pierwsza wraca. Johna mówił o tobie prawdę. Królewski róg, zgodnie z życzeniem. Miałaś problem z Kabilem? Miałeś rację co do jego żony. Jest bliska jego sercu. Dziękuję ci, Laro. Oczywiście. Uczu, co miało znaczyć ostatnia wyrusza, pierwsza wraca? Ludzie, których wysłałem 3 dni temu po pozostałe 2 rzeczy, jeszcze nie wrócili. Aha! Myślisz, że coś im się stało? Najbardziej martwię się o Quentiego. Jest młody, lubi ryzyko. Skaczę do wody jeszcze zanim sprawdzi, jaka jest głęboka. Znam ten typ. Johna. Johna ma rację. Taki właśnie jest Quenty. Nie powinienem był wysyłać tam Quentiego. Co to za miejsce? Stary zbiornik. To tam ukryto przed sektą szczątki Manco. Kim jest Manco? Był farmerem, który wywiódł przodków Sairiego i Amaru z Cusco w bezpieczne miejsce. Znany jako rolnik wybawca. Musimy mieć jego amulet przed koronacją. Czemu Manco został ukryty? Uczniów Manco znano jako zakon rolnika wybawcy. To oni wywołali rebelię. Zakon rolnika wybawcy, Jezu. Gdy sekta Kukulkana przejęła władzę po raz pierwszy, chciała ich wybić. Manco ukryto w tajemniczym miejscu. Z czasem szeregi zakonu stopniały, a pamięć o tym miejscu zniknęła. Jak chcesz, to mogę poszukać Quentiego. I tak zrobiłaś dla nas wiele. Zwrócenie rogu było gestem przyjaźni. Żaden kłopot. Może Quenty pokaże mi urwiska, z których najlepiej się skacze.
Proszę, nie zachęcaj go. Wejście do zbiornika jest w jaskini nad białym drzewem. Idź szlakiem. Doprowadzi cię na miejsce. Okej, okay, czyli kolejna misja. Znajdź białe drzewo. Czyli to jest gdzie? Tutaj. No to można się od razu przenieść tam. Zamiast zapierdzielać. Coś zrobić. Ulepszono w pełni. Ulepszenia 9, ulepszenia 6. Chyba punkty umiejętności. Ale gówniane są te rzeczy, naprawdę. Dobra, szybka podróż. Przenieś się tutaj. Jeszcze sobie zróbmy to do końca, a potem lecimy tą fabułę, bo widzę te poboczniaki są takie... Właśnie takie opisałem. Nie chcę mi się ich robić, ale zróbmy tą chociaż do końca i lećmy dalej z główną fabułą, bo jakoś te poboczniaki mnie tak nie przyciągają do siebie. W Rise of the Tomb Raider było tak samo, ale robiłem je, bo już zacząłem, więc... Uczuł mówił, że wejście do zbiornika znajduje się w jaskini nad białym drzewem. Nad białym drzewem wejście. To jest białe drzewo. No to się wespnijmy tu. Pióro kondora. Tam jest wejście. No jakie ładne. Jakie ładne miejsce. I tu jeszcze coś do przetłumaczenia. W czasie zaciekłej bitwy mężczyzna dwóch krwi ciska na ziemię broń i przemawiając z zapałem przekonuje innych wojowników, by zrobili to samo. Idą za nim z pola bitwy do miasta, gdzie ścinają głowy kilku kupców, których sprzeczka była przyczyną wojny. No dobra, to wchodzimy. To nie jest jakiś monolit do przeczytania, relikt, nie. No to wchodzimy. No, przyciskaj się, przyciskaj, dawaj. To ubranie nie jest takie, kurde, grube. I ty też nie przytyłaś przez tyle. Jak ty się tyle nachodzisz, to kurde, bardziej chudniesz. No i zajebiście. Co my tu mamy? Obraz te żółte. Z wielkiego miasta. To musi być Manco, wyprowadzający przodków kapłanki z Cusco. K-U-Z-K-O, Cusco, let's go! Let's fucking go! Mieliśmy tu jakiegoś gościa spotkać, a go na razie nie widzę. Nikogo tu od wieków nie było. To musi być właściwe miejsce. Jakie ładne złote. Może to być figura króla rolnika. Być może sekta Kukulkana ukradła ją, by mieszkańcy Paititi się do niej nie modlili. A może otrzymała ją w ramach zapłaty za ochronę. To i to jest możliwe. Szczątki rolnika wybawcy przeniesiono w nieujawnione miejsce. Dotarły do nas doniesienia, że sekta kradnie przedmioty i artefakty. Przetrzymuje je i w związku z tym żąda od ludzi uległości. Nie pozwolimy, by takie świętokradztwo spotkało Manco. Manco! Where the fuck are you? Gdzieś ciebie tu spotkam.
Chyba nie tu. To jest chyba... wejście do tyłu. A tu mam iść na dół. Miejsce spoczynku Manko. To wygląda podejrzanie. O kur... No nie... Narzeprawdę? No narzeprawdę, no. Nie wytrzymie. I się teraz spinać taki kawał. To wygląda jak procesja umarłych. Tutaj zakon ukrywa Manko przed sektą Kukulkana. No tu coś jest, jakaś dźwignia. O cholera, nie! A niech to! O szwak. No wypływaj! No tu się coś otworzyło. Tutaj ukazane są lalki pochówkowe, dzbany i tkaniny wkładane razem z umarłymi. To była nie tylko skrytka. Zakon zamienił je w kryptę. Co, znowu podniesienie poziomu wody? Oczywiście, że tak. Oh! Fuck you! Zakon zostawił członków, aby służyli jako strażnicy po zamknięciu zbiornika. Te wszystkie kości poświęcili się, by chronić to miejsce. Ta dźwignia powinna podnieść poziom wody. No co ty nie powiesz, naprawdę? Myślałem, że ci podniesie mokrość w szacie. O chuj. Dobrze, że jestem teraz, kurde, mocny płucowo. To mi nic tutaj się nie wydarzy. Cześć, Manko. Dobra, gdzie jest ten amulet? Teraz muszę oddać go Uczu. Przez tę ścianę przechodzi światło. Pewnie kolejne odcięte przejście. No to lecimy. I sobie ładnie zakończymy. Dobra, dobra, nie musisz mi go pokazywać. Widzę przecież, gdzie mam iść. Na luzie. No i jesteśmy. Back to the basic. Teraz tylko gdzie jest ten? A no tak, przecież ognisko jest tam, okej. Okay. Nieważne, nieważne. Wszystko już wiem. Wszystko... O kurde, tylko jak tu teraz zejść? A, jolo. Okej, jolo się opłaciło. O kurwa, jak tu głęboko. Odkryto zleceniodawcę? Że co? Nie rozumiem, ale dobra.
Dominik. Aha, że tam jest ktoś. I pojmani buntownicy. Na pewno stracą ich dla przykładu. Lara, mamy to w dupie. O Boże, ja się teraz tam nie... A nie, no dobra, przeniosę się do jaskini czaszki, przejdę sobie do tego i zakończymy sobie odcinka. I lecimy dalej z główną fabułą w kolejnym odcinku. Tutaj zrobiliśmy sobie takie poboczniaki, nie wiem po co, może coś jeszcze dostaniemy, zobaczymy. Jak zaraz mi powie, że o, tamci też się nie odezwali, weź idź po nich, to powiem ci tak, idź sobie sam. I zajmę się sobą, po prostu będę szukać tego artefaktu. No halo? O, Lara, Quentin niedawno wrócił. Wyczerpany, ale żywy. Dobrze, że i tobie nic o, nie jest. Dobra, to ten nie muszę iść. To spore wyzwanie. Dobrze, że Quentin wrócił. Ale niestety bez amuletu wybawcy. O, kurwa, jeb się. Mówisz o tym amulecie wybawcy? Co? Laro, znalazłaś a, go. A, dobra, ja myślałem, że to... amulet, a naszyjnik to jest co bardzo innego. Bardzo dziękuję. Gdy Zan wróci z Łukiem Czempionów, uczcimy wszystkich zbieraczy. Łącznie z tobą, jeśli dołączysz. Będę tam. No i zajebiście, zrobione. Co to mi tam wyskakuje? Odszukaj miejsce, w którym zaczyna się droga huracana? Nie. Zostawiajcie łapki w górę. Subujcie kanał i widzimy się tutaj. Już w następnym odcinku na miejscu. Pa, pa.